Romciu, przejdź. Sobie spokojnie. No to jest taki, wiesz, przemas. Bardzo naturalne, no. Hello? I tak to właśnie wygląda. Dzięki zaufaniu agencji Cape Morris oraz naszego klienta Bepanthen mamy szansę uczestniczyć już w drugim dniu zdjęciowym naszej nowej kampanii, która stawia przed nami wiele wyzwań. Robimy dwa filmy testymonialowe i skróty opowiadające o rodzinie oraz o pływaczce, a tak na dobrą sprawę o ich zmaganiach ze skórą. Chcieliśmy postawić na historię prawdziwych ludzi, połączyć to z reportażowym stylem. Jednocześnie pamiętając, iż reklamujemy produkt. Takie mamy założenia, robimy to dosyć dokumentalnie. Wymaga to od nas bardzo dużego spokoju, ciszy, dobrej energii też całej ekipy, żeby po prostu dzieci czuły się z nami bezpiecznie. Wczoraj mieliśmy trójkę dzieci na basenie oraz naszą pływaczkę Alicję Tchórz. Wyzwaniem rzeczywiście było znalezienie basenu w okresie wakacyjnym. Mieliśmy zdjęcia podwodne, co było super, ponieważ zrobiliśmy to za pomocą obudowy do kamery oraz nurków. Komunikacja była dosyć ciekawa, ponieważ oni mają głośnik pod wodą. Odpowiadają ruchami kamery. Tak, nie, okej. Mamy obiektywy vintage'owe Canon K35. Skóra bardzo ładnie wygląda. Projekt jest o skórze, więc to pierwszy wybór. Realizację chcieliśmy zostawić profesjonalistom, stąd wybraliśmy Papaya Films. I tak to właśnie wygląda. To było główne wyzwanie produkcyjne, jeżeli chodzi o światło. Mamy bardzo dużo światła. Tak jest. Na tym.